I co? To minęło już trochę czasu od podsumowania Passata B5 oraz jego sprzedaży. Ojejku, od tej całej mojej pamiętnej przygody. Ależ to była ciekawa weekendówka, ależ ten samochód dał mi w kość. Na szczęście nowy właściciel jest zadowolony, śmiga po gryfinie. Pozdrawiamy i życzymy szerokości. Ogólnie w tym roku jakoś mało roszad z samochodami było. Aktualnie od maja 2022 roku towarzyszy mi Teslunia. Oj, przejechałem nią już półtora roku, 60 tysięcy kilometrów. Można byłoby już jakieś nawet podsumowanie nakręcić. Sprawuje się dobrze, fajny samochód, no ale też do niej dołączył w tym roku Poldeusz. Niestety Poldeusza wam nie pokażę, bo jest w Old Merz Garage w renowacji, ale Poldeuszka raczej nie traktuję jako taką weekendówkę, znaczy właściwie jest to taka weekendówka, ale to raczej taki poboczny temat, to daily. Weekendówką dziwną był Passat B5. Wiecie, ja jestem gość otwarty na motoryzację, raz na weekendy wezmę sobie, nie wiem, Lagunę jedynkę, później S7, później Passata B5, no ale dzisiaj nadszedł dzień, w który akurat wypadło tak, że jest przed świętami, także robię sobie prezent. Nowa weekendóweczka. Myślę, że będzie to naprawdę godny następca Passata B5, chociaż ja wiem, jak czytam komentarze, widziałem, co się dzieje, jeśli jest mowa o Passacie B5 i jego hejcie. O, jaki to jest już wspaniały samochód i tak dalej. W ogóle ten prestiż cały, nie wiem, Splendor nawet, Highline. No zobaczymy, co powiecie. Ciekawe, czy ten samochód będzie mniej palił. Będzie na pewno troszeczkę szybszy, chociaż, kurczę, te ciosy z turbiny w Passacie, szczególnie po programie. Tym razem postawiłem na świeży samochód, by nie było z nim problemów. W razie nawet problemów jest gwarancja. Cholera jasna. Ta Tesla wygląda jak jakieś auto weekendowe w tej konfiguracji. Szalony pomysł. Chociaż dla mnie to już jest tak normalny samochód. Ale dobra, pakuję się za kierownicę i ciśniemy. A gdzie? Sami zobaczycie. Troszkę was stroluję. Jedziemy odebrać samochód. Ostatnio wielu z was ma pretensje, że no, ale tyle Mercedesów. Mercedes-Benz Mojsiuk. Padło na Mercedesa. Te samochody wam prezentuję, przedstawiam, dla was testuję, ale też zdecydowałem się prywatnie na Merca. No kurczę, i to też bardzo istotna sprawa, bo przecież dla wielu też petrol choć już się dawno skończył. Oczywiście, ze względu na samochód, w którym właśnie siedzę. Szczerze mówiąc, w tygodniu, ile to ja się razy skończyłem? Z 10 razy w tygodniu w komentarzach już się skończyłem. A ogarnijcie to, Mercedes nie będzie elektryczny, a spalinowy? No dobra, ja lecę do salonu. Co ten petrol sobie wybrał? Ale dzisiaj wieje. SL nowiutki, takim 6S. Jechałem 300 km na godzinę według GPS-u bez dachu. Możecie sobie odcinek zobaczyć. Dobrze wiecie, że lubię larwy, duże, czarne larwy. Także co? Proszę bardzo, coś takiego to jest życie, sami przyznacie. Maybach S580, no ale na takiego bombowca no to jeszcze nie zaoszczędziłem. Proszę bardzo, taki Fordor. Ej, ale ten Maybach w ogóle jest wyprzedaż rocznika 1 080 000 zł, jak na takiego Maybacha, naprawdę spoko cena. Naprawdę spoko. No i proszę, GT63S i Performance. Jest to strasznie mocny samochód, 2,9 sekundy do setki. Też była próba autostradowa takiego wehikułu, ale to jeszcze nie to, to jest za drogie dla mnie. Póki co przynajmniej E63, kabriolecik. Tutaj proszę, GLE Coupé, może najnowszą E-klasę. Ostatnio też pojawiła się na kanale, tylko w kombi. To jest dla mnie taka fajna konfiguracja, bo 213 jeszcze Mercedes, ale poliwcik w wersji E300DE, także hybryda typu plug-in, ale z dwulitrowym silnikiem diesla pod maską. Kolejny Maybach, no grubo, ale patrzcie, co tutaj stoi. Mercedes S Coupé w pakiecie AMG, polift, piękny samochód, S450. Ale kurczę, jeszcze nie tak dawno temu miałem przecież Mercedesa CL63 AMG, jeśli chodzi o takie wielkie kupejki, o takie czarne larwy. Mój samochód jest za kotarką. Odmiana. Będzie to AMG, nie będzie to jakiś potężny samochód. W zasadzie jak mógłbym go tak na szybko teraz podsumować? Może ciasny, ale własny. We'll be right back.
To co, jest ze mną Kacper. Sprzedaję, to jest mój słuszny bardzo sprzedawca. Siema Kacper. Witam. To u Kacpra zamawiałem ten samochód, konfigurowałem pod siebie. Akurat co, konfiguracja zwolnił... była długa. Tak, ale bardzo rozsądna w końcu jestem oszczędnym Teslarzem, więc bardzo rozsądnie starałem go się skonfigurować. Prawda. Ale brzydko jakoś nie wyszedł w sumie. Nie, wyszedł bardzo dobrze. Uważam, że jest to konfiguracja dla A45S. Ma wszystko, co powinno mieć A45S. No właśnie. Pod względem performance'u, pod względem prowadzenia i ogólnie pod względem codziennej jazdy. To ogólnie właśnie zdecydowałem się na Mercedesa AMG A45S i jest to Polift. Polift, tak. Od którego roku w ogóle wszedł? To jest 2022 rok, końcówka grudnia wszedł Polift. To jest egzemplarz z tego roku, z produkcji listopadowej. I czym różni się egzemplarz poliftowy od przedliftowego? Poliftowy egzemplarz ma już zmienione reflektory LED. Są w tej samej technologii Multibeam, aczkolwiek ich trochę wygląd się jakby zmienił. Mamy teraz dwie charakterystyczne takie łezki w tym miejscu. Masz kluczyk? Tak, mam kluczyk, już otwieram samochód. Dobra. Dwie takie charakterystyczne łezki, które symbolizują nam to, że jest to model już poliftingu. Mhm. I też jest to jakaś taka mini animacja mała, tak, nie? Tak, jest mini animacja, jak też otwieramy samochód i go odpalamy, reflektory sprawdzając swoją gotowość do jazdy. Mhm. I co pierwsza rzecz, jaka tutaj się rzuca w oczy? Drugą rzeczą myślę, że byłoby to, że mamy już znaczek z Affalterbach. Czyli nie mamy już znaczka Mercedesa, tylko mamy już znaczek Affalterbach i to jest w modelach poliftingowych A45S i A35. Jakbyście widzieli Polifta z takim znaczkiem, no to nie jest on dokładany, żaden AliExpress. Polifting na pewno się zmienił obręcze kół, prawda? Mamy 19-calowy, już teraz nie ma 18-calowych dostępnych A45S. Mamy wszystkie obręcze kół już 19-calowe. Też takie pół aero one wyglądają. Tak, ale no, w przypadku GT Fordorze, jak dobrze pamiętasz, były one trochę z plastiku wykonane. Tutaj już jest tak, wszystko jeden odlew z metali lekkich, prawda? Mhm. Tutaj wierzchnia część polerowana jest. Tutaj jest polakierowany na czarny mat, z tego co widzę. Kolejną zmianę na pewno znajdziemy pojazdu we wnętrzu. Pierwsze, co się nam rzuci w oczy w modelu poliftingu po otwarciu drzwi, to tak. Mamy nową kierownicę, już z touchpadami dotykowymi. Poprzednie wersje też były dotykowe, ale nie w pełni. No i pierwsze, co się różni, nie mamy na środku już touchpada do obsługi ekranu rozrywki. Za to mamy już system MBUX drugiej generacji, który już jest trochę bardziej intuicyjny niż MBUX pierwszej generacji. Mhm. Oczywiście reaguje na wszystkie komendy Hey Mercedes i tak dalej. Czy ogólnie on jest podobny, ten system, do takiego, jak jest w nowej E-klasie, tak, jak ostatnio była od Was? W E-klasie już jest trochę jeszcze nowszy system. To inne ekrany taki system są zupełnie większe i tak dalej. EQS-ie, prawda? To tak, jest, tak. I w A-klasie, którą testowałeś na kanale A200. Mhm. Tam też był już poliftingu, tam też były te nowe ekrany bez touchpada. Widziałem, w 214 Mercedesie to chyba troszeczkę jest inne niż w EQE i EQS-ie, ale podobny. Inne. Na ten moment najnowszy infotainment ma tylko CLE i klasa E. Z tyłu lampy też zostały tutaj zmienione. Proszę bardzo, no tutaj różnią się wyraźnie poliftowe od przedliftowych. Emblemacik, Mercedes-Benz. Mamy taką pojedynczą po prostu jakby listwę LED-ową. Wcześniej było takie kółko okrągłe. I okej, nie chcę, żeby ten film trwał zbyt długo. To nie będzie test, tylko takie właściwie wprowadzenie, bo będziemy sobie testować ten samochód. Oczywiście, jak on będzie dotarty po 1000 km, sobie olej wymienię w nim. 1500 km się dociera takie AMG, jest naklejka w środku. Może... Znaczy, ogólnie jeśli chodzi o docieranie, według mnie sam gdzieś tam model mam AMG. Trochę słabszy, ale ja docierałem tak, że pierwsze 400 km naprawdę delikatnie, drugie 400 km jak silnik był już nagrzany. Pamiętajmy ogólnie, że procedura docierania najważniejsza jest to, żeby zawsze wszystko było nagrzane, żeby olej w skrzyni był nagrzany, olej w silniku był nagrzany. Wtedy mamy 100% pewność, że nic auto się nie stanie. I na pewno ktoś zaraz powie, że A45S są wadliwe, bo się psują. Nie psują się, po prostu są źle eksploatowane na wypożyczalniach. I liczne procedury startu jedna po drugim po prostu wyniszczają samochód jak każdy inny. No często ktoś nieświadomie po prostu bierze taki wóz, faktycznie on zasuwa, ale no tak, nie daje mu tam bezlitośnie trochę może dokładnie traktować. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi właśnie o to docieranie, wracając. 800 km jak już będzie tak silnik dotarty, rozgrzany bardziej, to już możemy tak na 70% wykorzystać jego potencjał i już od 800 do 1500 km możemy na 90% będzie nagrzany. Tak naprawdę głównie, żeby... Jasna sprawa. I potem sobie olej wymienić, to już na 100% tak, olej w silniku na pewno najlepiej wymienić, jest potem 1500 km i potem już możemy używać drift mode'a, którego tutaj mamy, bo to jest Formatic Plus. Tak, mamy tutaj na kolo napisane. Taki. Mamy Formatic Plus, no i potem już możemy śmiało drift mode, procedurę startu, restart używać do woli. Tylko pamiętajmy o to, żeby było pojazd nagrzany. To co, teraz przejdziemy do konfiguracji tego samochodu. Szczerze staramy się brać takie opcje,
takie tańsze opcje. To mi zależało w A45S najbardziej na osiągach. Więc tak, no może co, zaczynając od koloru, no bo tak, to się najbardziej rzuca w oczy. Bazowy, biały. Z czarnymi dodatkami. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to, że mamy pakiet aerodynamiczny do pojazdu. Proszę bardzo. Widzimy pakiet dolny w spiterze i po tych tutaj lotkach po boku. Sterzaki to chyba się nie zmieniły, nie, pakiet aero. A45S jako jedyny model w A-klasie ma poszerzone przednie nadkole, prawda? Tak, tył jest nieposzerzony, nie. Przód jest szerszy. Zostały tutaj dobrane też przeze mnie reflektory multi-beam. One się trochę różnią, nawet tutaj z boku mamy taką niebieską jakby poświatę, jak są one odpalone. To takie jest charakterystyczne dość. Czujniki parkowania tutaj w serii są. Jakaś kamera tutaj z przodu, też tego nie dobieram, to jest wszystko seryjne. Ogólnie bogate wyposażenie jest takiego seryjnego A45S, tak, nawet już... jest tutaj Burmester. Dokładnie. Jakieś grzane fotele, wcześniej tego nie było. No i co, też mamy tutaj pakiet czerni, tak jak Kasper wspomniał, ale podstawowe są dwa pakiety czerni. Tak, że po prostu te elementy tutaj są czarne, niechromowane. I kolejny pakiet czerni rozbudowany jest o czarne, jakby czarne. Tak naprawdę w ciemnym, czarne, w ciemnym chromie. Tak, tak, takie były właśnie już teraz emblematy. Bo są w ciemnym chromie. I to tylko daje nam pakiet AMG Night 2. Taka dokładnie. AMG Night 1 chyba uważam, że jest najbardziej takim rozsądnym wyborem do takiej konfiguracji. Wiecie co? Wiecie dlaczego wziąłem pakiet nierozszerzony czerni, ten podstawowy? Ponieważ klamki zawsze tutaj będą chromowane, srebrne, tak, takie chromowane. Nawet jak będzie pakiet podwójny. Chromowane klamki w Mercedesie oznaczają to, że mamy system Keyless Go. Gdy w jakimś Mercedesie nie ma systemu Keyless Go, te klamki po prostu będą całe w kolorze nadwozia. I tak, i w rozszerzonym pakiecie czerni jeszcze byśmy tutaj mieli właśnie w tym czarnym, takim brązowym, ciemnym chromie przedni grill Pan Americane, ale ja tutaj uznałem, co Mercedes, no to też tutaj chrom pasuje delikatny, takie akcenty chromowane. Myślę, że jest spoko. Dobra, wejdziemy do środka jeszcze tak na szybciutko. Kasper, tutaj dałem zezwolenie, może ściągnąć folię oficjalnie. Dokładnie. Folię musimy zdjąć, żeby to wyglądało bardzo ładnie nam w środku. Tak jest. Co Marku jeszcze dobrałeś? Pamiętam, że dobraliśmy tak listwy jest. AMG, prawda? Mamy dodatkowo listwy AMG. Więc tak, może ja tylko powiem, oświetlenie ambientne ogólnie jest tutaj w serii w A45S, ale nie jest na przykład seryjne. Jeśli bierzemy dekor, no to też pojawia się nam tutaj oświetlenie ambientne. Jeśli nie mamy dekoru, no to po prostu wszystko jest w tej alkantarze, takiej ala mikrofibra, tak. Alkantara tutaj, tutaj. No i wiecie, no, warto wziąć sobie nawet taki dekor, żeby mieć tutaj na drzwiach też pociągniętą listwę. To jest aluminium z taką tutaj naklejeczką, taka matowa nawet, nie ma jakąś fakturkę, no z napisem AMG. No w komentarzach na pewno będziecie mi pisać, że to Chińczycy zrobili, sobie rączki pokaleczyli. Ja wiem, to jest nowoczesny samochód, także oświetlenie ambientne jest mile widziane. Proszę, zegarek IWC. Tylko taki cyfrowy. Ale jest, IWC, prawda? Cyfrowo-analogowy tak, w zasadzie. Cały ten ogólnie system multimedialny obsługujemy za pomocą głosu i za pomocą dotyku oraz touchpadem z prawej strony. Lewy touchpad służy do ekranu przed nami, który możemy również sobie zmieniać w pełni. Możemy mieć wyświetloną nawigację, która jest oczywiście online i z Googlami się łączy. Tak, trzeba sobie Mercedes Mi po prostu. Mercedes Sport, tak. Ustalimy tobie właśnie konto Mercedes Mi zaraz, tak, żebyś miał podgląd do samochodu. Wszystko, mamy żeby zakładki to było... performance, możemy mierzyć 0-100. Żeby 110. Wszystko skorzystać z potencjału tych multimediów, tak, no to po prostu trzeba sobie konto Mercedes Mi założyć i sperować je z samochodem i tyle. To wtedy tutaj wszystko się odblokowuje. Tak jak w elektrykach na przykład WQE, no to też dopiero prowadzenie jest po ładowarkach. Tak, po aplikacji właśnie, Mercedes Mi. Jak się właśnie aplikację odpali i zaloguje. Tutaj widzę bez zmian jest przedlift a polift. Tunel faktycznie jest całkowicie zmieniony. Ładowarka indukcyjna tutaj tak, jest? Mamy ładowarkę indukcyjną w standardzie też. To w serii. Tak. Aha, jeszcze co tutaj brałem? Tempomat. Tempomat aktywny Distronic i połączenie ze smartfonem tak, chyba. Bezprzewodowo. Takie... Apple CarPlay, Android Auto mamy bezprzewodowo. O, jak no połączymy super. Telefon, możemy sobie w pełni konfigurować. Prawda? Klimatyzacja jest oczywiście trzystrefowa, z tyłu również mamy nawiewy, które możemy sterować. Te kierownice to chyba już, czy to SL, czy jakiś Fordor, to tak, wszystkie są bardzo podobne. Tak, SL i Fordorze były takie same. Jakby tu masz po prostu jeszcze Alcantara, w żadnym modelu, który testowałeś u nas, nie był akurat z Alcantarą dodatkowo. A to seryjne jest. To seryjne też. Seryjna kierownica, tylko dekor tu jest dobrany w środku i w sumie co? Aha, jeszcze wam fotel pokażę, jak to wygląda, w ogóle tapicerkę. Mamy tutaj półskórę, prawdopodobnie to jest ekoskóra połączona z Alcantarą. O, może z tej strony?
proszę, Alcantara, czerwone przeszycia, myślę, że one tutaj fajnie komponują się z czerwonymi pasami, czerwone też tutaj są zaciski, jest to seria, w ogóle felga też jest seryjna, fotel manualnie akurat regulowany, tutaj tego większa kontrola nad samochodem. Właśnie tutaj Kacper podpowiada, że jest większa kontrola nad siedzeniem w samochodzie po prostu. Uważam, szkoda, że korbek nie ma, bo wtedy jest większa kontrola nad wdychanym powietrzem, jak sobie otworzymy ogólnie. Znaczy, ogólnie ja uważam, że najlepiej jeszcze to była skrzynia manualna, tak? Teraz tak, i zamiast ekranów, zamiast ekranów zrobić takie korby wielkie. Chcemy tutaj jakąś kinetykę fotela odpalić. Dobra, to tą korbką sobie pokręćmy. Po co te ekrany ma? No właśnie, po co te ekrany? Korbki, jeszcze raz korbki. Głośniki są, także możemy posłuchać ulubionych utworów. Burmester w standardzie teraz który jest w A-klasie. Który bardzo ładnie grał, w klasie A, w klasie C, a ten Burmester najmniejszy, w tych najmniejszych modelach, gra naprawdę bardzo ładnie. No i dobra, myślę, że w tym odcinku byłoby to na tyle. W ogóle co Kacper sądzisz o Passacie B5 i po prostu, że to jest jego następca? Słuszny to jest? Kandydat na następcę? Tak, na pewno nie zaznasz tu aż takiego luksusu jak Passacie B5. A tam był Maybach, to już Maybach na pierwszym miejscu. No Passat z Maybachem jest praktycznie, bym powiedział, w tej samej klasie i myślę, że ciężko będzie zaznać tutaj taki sam luksus i prestiż jak w Passacie, aczkolwiek wrażenia z jazdy sportowej na pewno będą lepsze. Co po pierwsze, nie mamy tu takiego downsizingu jak w Passacie, tak? Bo tu mamy 2 litry. Wy nie lubicie downsizingu, więc z 1.9 na 2.0, także... Dokładnie. A ja Marek miał 1.9 w Passacie, więc miał bardzo mały silnik w porównaniu do tego, tak? Oczywiście silnik jest składany ręcznie. Mamy tutaj podpisaną osobę, która nam go składała. Możemy sobie znaleźć na Instagramie tego pana Arnold? I mu podziękować. Arnold to może być mocny, jakiś bonus, a nie, może no, mieć. Arnold to na pewno myślę, że będzie miał zamiast 421, będzie miał 426 koło. Słuchaj Kato, a tutaj po lifcie się nic nie zmienił, nie. Silnik. Wiem, że wszystkie A-klasy, jakby teraz zmieniła się CLA, A-klasy, no to są chyba miękkimi hybrydami. Wszystkie nawet... oprócz diesli. Aha, wszystkie oprócz Disney są miękkimi hybrydami bądź hybrydami. I chyba nawet A35 też jest miękką hybrydą. Też miękką hybrydą. A tutaj A45 zmieniła się jedna rzecz, zmienili trochę zestopniowanie skrzyni biegów. Zauważyliśmy podczas jazdy na torze, że auto trochę lepiej sobie radzi na tym torze, trochę lepiej dobiera przełożenia i moment obrotowy. No przez co po prostu autko jest trochę bardziej, uważam, dynamiczne i lepiej reaguje na gaz. Mhm. Ale skrzynia jest 8-biegowa AMG Speedshift. No jak będzie dotarty ten samochód, no to sobie zmierzymy 100-200, jakie tutaj wyjdzie. Ciekawy jestem, jak do RS3 wypadnie. RS3 miała 9,8 100-200, a ten... Ten będzie miał 9,78, myślę. 9,78. Kacper jest tak precyzyjny, jak ja z obrotami, jak podaję. No ciekawe, jakie będą obroty przy 140, tak? Też to jest ważne pytanie. No i dobra, na kołbaskowo na pewno będzie często widział. Raz, bo ja będę walczył o niskie zużycie paliwa, pamiętasz? Ogólnie tutaj właśnie mamy Kacper nadzieję, był też zdziwiony, bo kiedyś testowałem A35 AMG i tam średnie zużycie paliwa z 64 tysięcy wynosiło 6,5 litra, 6,7, coś takiego. Chciałbym pobić oczywiście ten wynik, najbardziej mnie ciekawi w tym samochodzie to, ile on będzie w stanie spalić najmniej, czy będzie oszczędniejszy od Passata. Wybaczcie, ja już nie mogę wytrzymać śmiechu. Ja uważam, że pobije z tego względu, że mamy 8-biegową skrzynię, więcej momentu, więc myślę, że... Ale też mniejsza kontrola nad biegami jest to za dużo kontrola, ale uważam, że jednak przy prędkościach wyższych, przylotowych będzie bardziej oszczędny, od nawet Passata B5. No to ale na pewno nie mamy takiego bagażnika, żeby schować tu tyle bigosu, prawda? No i okej, myślę, że to by było na tyle. Jeszcze tutaj zamknę maskę, tak jak na końcu każdego testu. Lecę sobie potestować samochód, podocierać, akurat przed świętami, no to się troszkę nim sobie pojeżdżę, po zachodniopomorskim myślę póki co. No i będziemy się widzieć w innych testach, będziecie widzieć ten samochód, zobaczymy jak on sobie mi będzie tutaj sobie radził po prostu. Dokładnie. Marku, my dziękujemy za zaufanie jako firma Mercedes-Benz Mosiuk. I liczymy, że następne pojazdy będą kupowane również u nas. Mówiłem wam, że Tesla przecież tak super się spróbuje. Może na przykład elektryka byśmy może EQE wzięli. EQE 53 AMG. O, na przykład. AMG to takie, ja polecam 350+, ale wiecie, ja. Trzymajcie się, do zobaczenia, pozdrawiam. Widzimy się w jakimś kolejnym odcinku, na razie.